Cześć, witam Was w kolejnym filmiku na moim książkowym kanale i dzisiaj zapraszam Was na unboxing. Mamy do rozpakowania dwie paczuszki, w których drzemie 11 książek. Pierwsza paczuszka jest mniejsza, łatwo mi ją podnieść, drzemią tu 4 książki. Jest to paczucha od Składnicy Księgarskiej. To jest taka księgarnia internetowa, gdzie sprzedawane są końcówki nakładów, książki z outletów, lekko czasem zdarzają się uszkodzone egzemplarze. Niemniej jednak można tu upolować prawdziwe perełki, bo ja zrobiłam to zamówienie właśnie dla takiej książki, ponieważ znalazłam książkę, której nakład wszędzie już został wyczerpany, a tu trafiły mi się egzemplarze poekspozycyjne, więc jak najbardziej warto tam robić zamówienia. Ja może link do tej księgarni zostawię Wam poniżej filmiku. Rozpakowujemy, ja sobie już rozcięłam te taśmy i pokazuję już Wam 4 książki, które zamówiłam. Pierwsza książka to książka właśnie, może ja sobie to tutaj ułożę. Pierwsza książka to książka właśnie, dla której zrobiłam to zamówienie. Szukałam tej książki, nigdzie nie było, stare wydanie, ale jakże cudowna książka. Wacław Krupiński i Zbigniew Wodecki, Pszczoła, Bach i Skrzypce, nakład wydawnictwo Pruszyński, spółka Oprawa Twarda. O czym opowiada ta książka? O wspaniałym muzyku, o twórcy mojej ulubionej, wykonawcy mojej ulubionej piosenki, Pszczółka Maja z Wieczorynki. I jest to książka, która składa się zarówno z wywiadu i opowieści Zbigniewa Wodeckiego samego o sobie i z urywków, gdzie o Wodeckim wypowiadają się osoby, które z nim współpracowały, inni artyści, a wszystko okraszają przepiękne zdjęcia. Książka ta, no może nie jest w najlepszym stanie, bo tutaj widzicie jakieś takie, było coś nalepione, jakieś coś, ale po prostu ja inaczej, w innej wersji bym jej nie dostała, więc się cieszę, że mam. Kolejna książka to książka, którą czytałam bodajże 3 lata temu, niecałe 3 lata temu w wersji elektronicznej i ona zrobiła na mnie tak duże wrażenie, że powiedziałam, że muszę ją mieć. Alina Mrowińska, Magda Miłość i Rak, czyli Magdalena Prokopowicz o życiu, śmierci i o nadziei. Wspaniała książka, również w twardej oprawie, została wydana nakładem wydawnictwa, już Wam mówię, kto to wydał, no nawet szczerze powiedziałam, że tego nie wiem, wydawnictwo Zwierciadło. Jest to opowieść o chorobie, jest to opowieść o szukaniu nadziei, jest to opowieść o życiu z rakiem i o walce, walce na śmierć i życie. Jest to książka smutna, bo autorka, główna bohaterka nie żyje. Ale ja po prostu przeczytałam tą książkę z taką zadumą nad życiem, nad jego kruchością i z tym, jak ludzie walczą, bo tysiące ludzi niestety, ale musi walczyć z tą ciężką chorobą. Kolejna książka to już zmieniamy klimat, literatura podróżnicza, Łukasz Orbitowski. Książka, na którą wydana nakładem wydawnictwa Sine Qua Non. I książka, na którą się już od pewnego czasu czaiłam, Zapiski nosorożca, czyli Moja podróż po drogach, bezdrożach i legendach Afryki. RPA, oczami Orbitowskiego. Wspaniała książka, ponieważ pokazuje całą prawdę o Afryce. I ja ją z chęcią przeczytam, jest bardzo ciekawie graficznie wydana. I powiem Wam, że długo jej szukałam, długo się nas zastanawiałam z zakupem, aż poszło. I ostatnia książka, wydawnictwo Czarne, Aleksander Kaczorowski, Ballada o karciach, esej. Książka krótka, książka cienka, niemniej jednak książka bardzo ciekawa. Ja lubię takie książki, zwłaszcza jak jest taka brzydka pogoda, takie nostalgiczne klimaty za oknem. No i ja wtedy właśnie w takich książkach potrafię się całkowicie zatracić. Paczucha już jest ta, rozpakowana w pełni i zabieramy się za drugą paczkę. Oj, to będzie mi ciężej podnieść. O właśnie. Wydawnictwo Znak, już ją rozpakowujemy. O, poszło ładno. Ładnie, bo te znakowskie pudełka ja bardzo lubię. Jest folia, są bąbelki. I jest 7 książek kupionych w bardzo atrakcyjnych cenach. Ja księgarnię internetową Znaku bardzo lubię i lubię, mam tam ustawione na Facebooku promocje z niej.
Wystarczy polubić stronę księgarni i dowiadujecie się o bardzo ciekawych promocjach, dostaniecie kody promocyjne. Colin Tavron, Utracone serce Azji, wydawnictwo Czarne, seria Orient Express. Kto czytał? Ja czytałam Tavrona po Syberii, recenzję robiłam dla portalu Lubimy Czytać i Tavrona pokochałam. O ile mnie pamięć nie myli, a nie wiem, chyba mnie nie myli, to ja tą książkę kiedyś gdzieś miałam z biblioteki, ale chyba nie czytałam jej w całości, a bardzo mi się podobała, więc trafiłam, kupiłam i mam. Kolejna książka, to książka, co mnie zaskoczyło w Twardej Oprawie, bo ja nawet jak zamawiam, to nie zwracam uwagę, no bo przecież książka Anna Seniuk, Nietypowa baba jestem, czyli znana aktorka w rozmowie z córką Magdaleną Małecką-Wypich. Wywiad rzeka, ale zrobiony przez córkę z matką. No wiadomo, tutaj jest dużo miejsca na szczerość, tutaj jest dużo prawdy, lekkość rozmowy, łatwość, bo dwie osoby doskonale się znają. Więc bardzo mi zależało na tej książce. Kolejna książka to książka, którą już chyba wszyscy przeczytali, którzy lubią thrillery. Paula Hawkins, Świat książki, czyli Dziewczyna z pociągu. Nie znasz jej, ale ona zna ciebie. Ja nie znam tej książki, ale postanowiłam, że poznam, bo nie mogę się oprzeć opinią o tej książce i no myślę, że coś mnie omija, co jest dość fajne. Kolejna książka to książka reportaż z wydawnictwa Czarnego, Paweł Smoleński, Pochówek dla Rezuna. Książka o trudnych polsko-ukraińskich stosunkach, a dlaczego to mnie tak ciekawi? Ponieważ ja mieszkam 13 km od granicy ukraińskiej. Jakby ktoś nie wiedział, to mieszkam w Przemyślu. Województwo podkarpackie, powiat przemyski, a chciałabym bieszczadzki. I tutaj to wszystko jest takie żywe, gorące. Pierwszy z zawartych w tej książce reportaży rozgrywa się właśnie, ja go już przeczytałam, rozgrywa się w moim mieście w 1998 roku, kiedy był zjazd Kresowia, taki światowy zjazd Kresowia. No, może to się jakoś tam bardziej nazywało, ja to tak określam po prostu, o co chodzi, jaka to była impreza i co tutaj się działo, jak to wyglądało. Powiem Wam, że no jest to dobrze ujęte, jest to prawdziwie ujęte, nie znalazłam tutaj żadnych upiększeń fikcji ani niedomówień, nie, no tak to jest, tutaj nie zawsze jest tak słodko. Ogólnie te stosunki są poprawne polsko-ukraińskie, ale wybuchają od czasu do czasu, takie gorące źródła są, naprawdę, wierzcie mi. I to łatwo w takiej lokalnej społeczności odczuć. Kolejna książka, przeskakujemy znowu. Mercedes Salisach, nie wiem czy dobrze przeczytałam, bo to hiszpańska autorka, ja nie znam hiszpańskiego, Wygnana Królowa. Opowieść o władczyni Hiszpanii, powieść laureatki prestiżowej nagrody Premio Planeta. Lubię powieści historyczne, o Hiszpanii wiem bardzo mało. Literatura hiszpańska jest mi bardzo słabo znana, więc myślę, że ta książka pozwoli to nadrobić. Kolejna książka to książka, którą rekomenduje sama Katarzyna Wonda. Jest to książka Raz na zawsze. Kupiłam ją chyba za 7 albo 8 zł, bardzo tania, ale jest dość gruba. I opis, powiem Wam, jest... Mi się bardzo po prostu ten opis wgryzł w skórę. Nieszczęście nie planuje, one po prostu nadchodzą, święta prawda. Młoda i utalentowana Jenny Aron robiła karierę w policyjnej jednostce specjalnej. W trakcie nieudanej akcji w Barcelonie straciła wzrok. Myślała, że to najgorszy dzień w jej życiu. Myliła się. 5 lat po wypadku przeszłość upomina się o nią. Seryjny morderca, którego niegdyś aresztowała, znowu atakuje. Teraz chce rozmawiać tylko z Jenny. Specjalistka od przesłuchań żyje w ciemności, ale nie musi widzieć, by wiedzieć. Sprawiedliwość jest przecież ślepa. Zapowiada się dobra książka, ja to po prostu czuję. I ostatnia książka w tej parce to książka, odkładam z radością pudełko, to książka Abby Waxman, Ogród małych kroków, powieść kwitnąca optymizmem. Przyznaję się, nie wiem nic o treści, kupiłam tylko pod wpływem okładki. I to już wszystkie książki, które ja chciałam Wam pokazać w tym unboxingu. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wspaniałych lektur. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być ze mną na dłużej, subskrybujcie kanał. Zachęcam do naciśnięcia tego dzwoneczka przy subskrypcjach. Wtedy zostaniecie powiadomieni o każdym nowym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wspaniałych, wspaniałych lektur. Pa, pa!